Centrum Dziedzictwa Szkła zaprasza na szklane warsztaty. Przy piecu hutniczym można własnoręcznie wykonać szklany przedmiot. Hutnik nabierze z rozżarzonego pieca fragment niewielkiej szklanej masy, przeniesie ją do formy, odcinając potrzebną ilość. Masa swobodnie spływa do formy, odcięta porcja czeka na stempel, który odciśnie wzór. W ten sposób powstają szklane medale. Chociaż masa wydaje się, że szybko stygnie, to ten medal nadal jest gorący. Inną formą jest wyciśnięcie na przykład szklanego serca. Hutnik przyniesie znowu porcję szkła, odetnie jej niewielką ilość i wówczas trzeba bardzo mocno docisnąć formę, wytłaczając w gorącej masie szklanej wzór serca. Te warsztaty wymagają skupienia, uwagi i dużej ostrożności. Mamy bowiem do czynienia z gorącą masą szklaną. Nie wolno dotykać żadnych elementów poza rączkami i należy słuchać bardzo uważnie tego, jak instruują hutnicy przy tej produkcji. Na tym etapie to już hutnicy opiekują się wyciśniętym medalem czy też szklanym sercem, zanosząc do odprężarki, gdzie spokojnie wystygnie. Szklane serce można zabrać na pamiątkę. Podobnie z medalem. Na otoku wyciśnięty jest napis Krosno Miasto Szkła, a po środku medalu widnieje logo Centrum Dziedzictwa Szkła. Takie medale i takie serca to fajne pamiątki. Są też oczywiście i inne formy. Mamy stemple z różnymi wzorami, z których można skorzystać.